Zaczyna Koliber. Koliber, Tak, czemu nie? pani minister, ja zacznę od spraw technologii. No, Bułgaria w 2016 roku wprowadziła coś takiego, że oprogramowanie korzystane w ministerstwach jest oparte o open source, czyli otwarty kod źródłowy. Otwarty kod źródłowy charakteryzuje się tym, że jest, no, jest oparty o oprogramowania tańsze, efektywniejsze, y -y. bezpieczniejsze. No, Bezpieczniejsze na przykład to, że nie, nie, nie ma takiego zalewu... Wirusów jak typu malware. Stąd pytanie, czy ministerstwo, którym pani kieruje w przyszłości, ma zamiar nakierować pozostałe ministerstwa na korzystanie z oprogramowania wolnego, otwartego, niż korzystanie z oprogramowania komercyjnego? Bo na chwilę obecną, pracując nad krótkim raportem, zauważam, że jest niestety przewaga tego komercyjnego. Mhm. Dziękuję bardzo, spróbuję też, bo to bardzo wymagająca publiczność, więc ja spróbuję również w tych 30 sekundach w odpowiedzi się zmieścić. 90. 3 eee, razy 30. 30. Przypomnę, że jeszcze kiedy resortem tym tak bardzo rozległym Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów kierował pan premier Morawiecki, no, dokonaliśmy pewnego przełomu kopernikańskiego w myśleniu, w podejściu do zamawiania pewnych usług. Jesienią ubiegłego roku zresztą tu w Krakowie odbył się hak hakaton, w ramach którego. Ogromna część doby była współrealizowana przez Ministerstwo Finansów. Poszukiwaliśmy wtedy, ja brałam również wtedy w tym udział, poszukiwaliśmy rozwiązań, które pomogą nam jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej przy pomocy narzędzi informatycznych uszczelnić system VAT-owski. W, w wyniku tego hakatonu wyłonione zostało 10 zespołów, które dzisiaj pracuje z Krajową Administracją Skarbową. Ku mojemu zaskoczeniu muszę powiedzieć, że wtedy ja zapytałam, bo w jury wśród tych oceniających przygotowane projekty byli informatycy z Krajowej Administracji Skarbowej. Ja pytam no panowie, to zaskakujące rozwiązania. Widzicie w tym coś przełomowego? Ja siedziałam tam wtedy pięć godzin i patrzyłam na to, co tam się dzieje. I oni powiedzieli, no w większości ambitnie, ale te dwa rozwiązania, no to my byśmy sami tego nie wymyślili. I dzisiaj ci młodzi ludzie pracują wspólnie z kasem, pracują z Ministerstwem Finansów, a efekty ich pracy, mam nadzieję, Fiskus zobaczy e, jeszcze w tym roku. Także my pod podchodzimy w ten sposób. Szukamy, e, szukamy rozwiązań na rynku, których dzisiaj nie można, których rynek dzisiaj nie ma gotowych. Na półce. Szukamy młodych ludzi, którzy pomogą nam je rozwiązać w zakresie smogu, w zakresie red tape, czyli ograniczeń biurokratycznych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Tego typu interwencje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w tym roku będzie do takich rozwiązań no, będzie może zapraszać. Się, może się uda dopytać później. No, Dodam że sam byłem na tym nie tylko nie tak jak ja, pani 5-goń, tylko sam 24, bo jestem początkującym programistą. Ja nie, do... więc nie programowałam, siedziałam Jasne, w td g ze strony ministra Morawieckiego programistami, programami. Które tworzą. Ja bym że się zapytać, czy takie przedsięwzięcie, właśnie hakaton, możemy się spodziewać w przyszłości? Czy to by tylko jednorazowy wyskok ze strony. W tym roku planujemy publicznej. jeszcze dwa hakatony. Jak będą Państwo zainteresowani, opowiem o nich później. Tymczasem...